Dzień dobry, witamy w drugim dniu nowego roku. Jest jeszcze prawie ciemno, dopiero się rozwidnia. No ale jak się ma zwierzęta, to nie ma spania. Chcą jeść, chcą być wydojone. Młoda już sama wie, gdzie ma przyjść. Teraz mamy trochę już mało mleczka. Z dwie szklanki dosłownie dziennie. No ale jeszcze doimy. Mamy nadzieję, że jest też zakocona. Okaże się niedługo. Zuzi już nie doimy, tej starszej. No bo tamto już spodziewamy się, że koniec lutego to już będzie maluszek, także już jej daliśmy spokój. Także wydoimy, zaraz będzie mleczko do śniadania. Do siebie chodź. Wydojona, wraca do siebie. Tam już czeka koziołek na ciebie, płacze za tobą, tęskni. O, hop. Przyszła twoja, przyszła. O, patrzcie, jak się witają. Takiej długo nie było, całe 2 minuty na dojenie, może 3. No to są jego dziewczyny, no. No musi się skład zgadzać. Któreś brakuje, to teraz jest krzyki i awantura. Chociaż wie, że codziennie dojone, no ale cóż. Znowu nam się błotko robi. Znowu nam trochę zaczyna z nieba chlapać. Chyba będziemy niedługo musieli tutaj łódkami pływać. Albo może po prostu trzeba coś pomyśleć i utwardzić. Dobrze, ja idę do domku z mlekiem. Za chwilę coś dogramy dalej. A tu cały kucharz przygotowuje jedzenie dla zwierzaków. W domu tak chętny nie jest. Ale chociaż tutaj. Trzeba posiekać, bo przecież całego kawałka nie zjedzą. Wyjdziemy. O, trecik, odwiedziny. Sałatka z buraka na śniadanie. Dla Mućki. To dla Stasiulki. Taka mieszaninka. Sałatka z posypką zbożową. Samo zdrowie. Będzie zdrowo karmiona, będzie dawała pyszne mleczko, no. Prosta sprawa. Śród i buraki. Śród i buraki. I sianko. Zasmakuje, czy nie zasmakuje? Pewnie, że zasmakuje. Same przysmaki, co? A dziewczyny co? Jeszcze czekają. Nie dał wam jeść? Nie dał wam, tak zerkasz i zerkasz? Nie dał. Teraz da. Kury już zaniecierpliwione, czekają na wyjście. Wszystkie czekają. Przy drzwiach, kiedy będzie otwarte wreszcie, już pora latać. Tu już nawet ich za dużo nie ma, wszystkie się tam zgromadziły. Tu, o! Idziemy otworzyć, niech sobie wyjdą. No jest, wreszcie. Wolność. Śniadanko. Na razie tylko trochę dostały. Idziemy otworzyć im teraz ten duży wybieg. Może sobie wyjdą od razu grzebać. Co? Wczoraj ładnie już powchodziły same. Nie musieliśmy nawet naganiać ich. Już się nauczyły. O! I to szybko pędzą. Wszystkie. Która pierwsza? O! A tam mamy kogoś jeszcze. Zaraz wam pokażę. A tu bramka otwarta? Uciekną zaraz. Krecik, idź zobaczyć, kto do ciebie przyszedł. Zamkniesz, co? Nie. Mamy takiego przyjaciela naszego, a właściwie naszych psów. Często nas odwiedza. Na początku myśleliśmy, że to jest taka przybłęda. Chodź, kumpel! Chodź! Myśleliśmy, że to jest przybłęda. Dokarmialiśmy go i tak często teraz do nas przychodzi. Okazało się, że ma właściciela, ale dalej do nas przychodzi, do naszych psów pobawić się. Patrzcie, jaka radość. Nazwaliśmy go kumpel, chociaż ma swoje imię, ale tak na początku nie wiedzieliśmy, jak ma na imię. I został kumpel. I tak przychodzi do nas w odwiedziny.
trochę do nas, trochę do naszych psów. Dzisiaj to chyba często był w nocy, bo Perła strasznie ujadała, chciała wyjść. O, tak, no sikaj, sikaj. Chyba jeszcze Perły nie zobaczył, bo on bardziej z Perłą się kumpluje. No wiadomo, to jest samiec, Perła samica. O, krecik. Perła, chodź zobacz, kto przyszedł. Kumpel twój przyszedł. O! Jakiś czas temu, jak myśleliśmy, że jest przybłędą albo porzuconym psem. Perła, ale gdzie? Perła, wracaj tu, chodź. To cały dzień potrafi u nas siedzieć i się bawić z naszymi psami. Myśleliśmy, że u nas już zostanie. Bo mówimy, jak nie ma domu, no to może zostać z nami, no nie przeszkadza przecież. No ale okazało się, że ma właściciela, tylko teraz tak sobie w odwiedzinki chodzi. Okazuje się, że nie tylko do nas chodzi, tylko do okolicznych psów, a jest ze wsi obok dosłownie. Także trochę teraz pobędzie sobie i dopiero później pewnie pójdzie do domu. Bardzo miły, przyjazny psiunek. Tylko Perłę trochę nam czasami wyprowadza gdzieś w pola. Perła, patrzcie, przy okazji jesteśmy przy kurach. Zobaczcie, jak się szybko, pięknie porozchodziły, się chyba doczekać nie mogły. O. Zobaczcie cwaniaka. Zabrał krecikowi jego piłkę. I nie chce oddać. Kumpel, oddaj piłkę. Oddaj. On chce grać i koniec. To daj ci kopnę chociaż. Kreciulek, wszystko ci zabierają, co? Daj piłkę. Jeszcze cały szczęśliwy nie da mi, koniec. To daj, kopnę ci. Nie? Też jest młodym psem, też chce się bawić, ale kreciulek smutny jest. Dobra, ogólnie też mam do kaczek wypuścić je. One siedzą tu w takim domku swoim. Teraz wam pokażę. Kumpel, ty tu nie wchodzisz? No jeszcze by tego brakowało. Czekajcie, bo to takie zamknięcie jest troszeczkę. O, już. Tam sobie siedzą w domku. Idziemy je wypuścić, niech sobie też pochodzą. Dzień dobry, koleżanki. Pora wstawać. Dobra, ale chciałam wam pokazać, że tutaj taką dziurę podziobały styropianie. Dziury, dużo dziur. No i tak planujemy to na dzisiaj, może na jutro zrobić. No bo tak nie może być, jak zaczęły, to już będą dziobać i dziobać, aż się dokopią, aż wejdą mi po prostu do mojej pracowni, gdzie robię ciasta, no to wiadomo, nie może tak być. No, wyszły sobie już na śniadanko, zaraz przyniesiemy im jakąś paszkę i idziemy na wykopki. I mamy tu posadzoną marchew, którą zostawiliśmy specjalnie na zimę. W zeszłym roku zrobiliśmy taką próbę, zostawiliśmy sobie na zimę na warzywniku kawałek. Okazało się, że mrozy jej nie przeszkadzają, śnieg nie przeszkadza i była tak soczysta, jak kopana na jesieni, także zostawiliśmy sobie taki duży rząd i dzisiaj planujemy sobie zrobić z tego soczek. Zobaczcie, jaka piękna marchew, jaka ogromna. Na warzywniku takiej się nigdy nie dochowaliśmy, a tutaj w takich kopcach jakby, takich jak ziemniaki się sadzi, ma więcej miejsca, no i zobaczcie, jaka przepiękna. Zostało nam trochę mandarynek ze świąt. Zrobimy dzisiaj soczek marchewkowo-mandarynkowy. Przy okazji też no na zupę po prostu, na świeżo, tak? Albo sobie tak zjeść, czy surówkę się zrobi. Coś tam się wymyśli. Krecik, nadzorca. A jesteśmy ogólnie tutaj za naszym warzywnikiem. Tam są szklarnie, które wczoraj pokazywaliśmy. Także tutaj sobie tak posadziliśmy przy okazji sadzenia ziemniaków. Takie dwa rządki. Tutaj jest marchewka z tej strony, gdzie mąż kopie, a tutaj jest pietruszka, też trochę wykopię mi do zupy. Ogólnie staramy się być samowystarczalni, jak staramy się hodować rośliny i wszystko tutaj z naszego gospodarstwa, czy to mleko, czy jajka, jak najbardziej ekologiczne. No bo tak naprawdę no, chemiczne możemy sobie kupić w sklepie i nie narabiać się, tak? Położyć się i leżeć i kupić sobie gotowe, nie, nafaszerowane chemią, a nie o to chodzi, tak? Chcemy mieć swoje, zdrowe. No i w każdej chwili przychodzimy i sobie kopiemy nawet no, 2 stycznia, tak? A my sobie kopiemy marchewkę. Trochę możesz mi na zapas wykopać, bo mróz ma przyjść po prostu, nie? To tam kilka mi wykop na zapas. Też mamy taką wykopaną właśnie z warzywnika. W takiej skrzyni zasypanej piachem, ale to już nie jest to samo. Ta jest o wiele bardziej soczysta, pyszniejsza.
I jeszcze tam powiem wam, że do tej skrzyni z piachem, gdzie jest moja marchew, mój mąż rzucił mi za skrońca małego. Także ja już sobie wolę tutaj jednak przyjść wykopać, póki mogę. Taki śpiący mały zaskroniec był, taki nie wiem, czy to letarg, czy jak to się nazywa. Taki na zimę zasypiający, rzucił mi do tego piachu i tam sobie gdzieś mieszka. Teraz pietrucha. O, chyba duża będzie. Ale piękna. Tą naćką? Nać urwi trochę, bo ten, bo... O, dobra. No, tak trochę. Jeszcze z jedną taką większą, albo dwie mniejsze i wystarczy na dzisiaj. No, pietruszka też przepiękna. Takie zbiory 2 stycznia. Także wypróbowaliśmy i teraz co rok będziemy tak robić. Także tej marchwi taki zagon duży to nam starczy do samej wiosny i jeszcze pewnie dla zwierzaków starczy, bo też dużo jest tej takiej popękanej, która za szybko chciała rosnąć. Więc i kozy się ucieszą. Oj, krecik sobie podjada natkę. Krecik. A przed chwilą kumpel. O, kumpel też z nami. Pokazywałam, że wziął piłkę krecikowi i najlepsze jest to, że ją wziął i w zęby i uciekł sobie gdzieś z nią i teraz ją nie wiadomo gdzie zostawił. I sobie przyszedł cały szczęśliwy. No, gdzie masz piłkę krecika? I jak on teraz będzie grał w piłkę? O, tu jeszcze resztki dla kóz. Idziemy im za nie, zaraz zobaczymy jak się będą cieszyć. No, zobaczymy, czy mają ochotę na świeżą natkę. No, w styczniu, no to chyba mają. Trzeba powąchać, nie? One dostały więcej? Idź, zajrzyj tam. Zobacz, więcej dostały? Ale one są 2 i są w ciąży chyba. Nie wiedzą, chyba nie wierzą, jak to. Trochę się teraz najadły pewnie, więc już też tak na później pewnie sobie zostawią. Marchewkę do soku tylko myjemy, nawet jej nie obieramy. W skórce jest najwięcej witamin, więc po co to tracić, a i tak później te resztki zjedzą kozy, także też będą miały trochę znowu witamin. Zaraz robimy sok. Soczek mamy już gotowy. Piękny kolor. Wyszedł przepyszny. Niczym go nie dosładzamy, nie barwimy, no bez sensu, jest pyszny sam w sobie, więc po co tam dodawać jakieś niepotrzebne ulepszacze. Także szklaneczka i bierzemy się do pracy, trzeba wrócić do codzienności. Także do zobaczenia jutro, do usłyszenia, pa!